Fragment wypowiedzi Stefana kardynała Wyszyńskiego do pielgrzymów, którzy ruszali 6 sierpnia 1957 roku z Warszawy na Jasną Górę. Po oczach waszych widzę najmilsze dzieci, jakie niesiecie na Jasną Górę uczucia, jakie chcecie wypowiedzieć Matce Najświętszej słowa, myśli, co wy jej niesiecie. Dobrze to wiem, najmilsze dzieci, jak serca wasze są pełne triumfu już dziś, już teraz, że możecie pójść na Jasną Górę, nie tyle by prosić, ile by dziękować. Idziecie, by powiedzieć jej, że jednak modlitwy wasze, wasze prośby, wasze łzy zostały wysłuchane, a więc idziecie niejako na pielgrzymkę dziękczynną, na pielgrzymkę triumfalną. Ma ona szczególny wyraz. Mamy w czasie tej pielgrzymki w szczególny sposób radować się z dobroci, miłosierdzia, wszechmocy, z potęgi Boga samego. Jest to pierwsza pielgrzymka od chwili, gdy w ojczyźnie naszej zaczęło się oddychać nieco swobodniej, a chociaż nie brak jeszcze udręki, i mąk, i cierpień, i trudów, i najrozmaitszych ograniczeń, które nie są zgodne z prawami wolnego narodu, to jednak ufacie, najmilsze dzieci, że dziękczynna wasza pielgrzymka będzie jeszcze jednym szturmem do serca Bożego, ażeby i inne łaski przyszły, spłynęły na ojczyznę naszą, aby powiedzieć Maryi: zwyciężyłaś, zwyciężaj, zwyciężaj jeszcze, zwyciężaj dalej. Ewangelista zapisał na kartach natchnionych te przedziwne słowa: i nikogo nie widzieli, jedynie samego Jezusa. Tak bym gorąco pragnął, najmilsze dzieci, ażeby to widzenie Jezusa całkowicie oczy wasze zajęło, wypełniło, byście w ciągu tej pielgrzymki prawdziwie niczego już nie widzieli, jedno samego Jezusa, aby On wypełnił wasze uczucia, wasze myśli, wasze pragnienia, wasze tęsknoty. A gdzie Go najlepiej ujrzycie, jeśli nie na ramionach najlepszej Matki, Matki Boga Człowieka, Maryi, naszej Dziewicy i Matki, Dziewicy Wspomożycielki, Królowej Świata i Polski Królowej. Przecież oczy wasze wyglądają wieży Jasnej Góry, będą cały czas wypełnione tym widzeniem Jezusa na ramionach Królowej i Matki. Tak bym pragnął, byście przed swoimi miały wszystkie najmilsze dzieci ten obraz Chrystusa. Przecież Maryja jest po to na świecie, aby dała światu Chrystusa, każdej duszy Boga. Po to jest na świecie, żeby nam swoimi własnymi ramionami go darowała, żeby wzięła niejako ze swego dziewiczego łona i włączyła w nasze życie, w nasze ramiona, byśmy mogli wprowadzić Chrystusa w nasze życie osobiste. Tym więcej, że to odpowiada tak bardzo tym zadaniom, które pragniemy w tym roku, w pierwszym roku Wielkiej Nowenny, przygotowania narodu na tysiąclecie chrześcijaństwa osiągnąć. Pracujemy przecież teraz nad tym, aby dochować wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i Jego pasterzom. To jest nasz program. Wierność i wytrwanie. Takich lat czeka nas 9 i takich pielgrzymek przygotowawczych na tysiąclecie chrześcijaństwa wyjdzie z tej świątyni do roku 1966 9. Jesteśmy niejako pierwszą pielgrzymką z tej serii przygotowującej naród na tysiąclecie chrześcijaństwa. Przyjdą te błogosławione chwile, gdy naród cały rozważać będzie, że jednak przez 1000 lat dochowaliśmy Bogu, Krzyżowi i Ewangelii wierności. Ufamy, mamy nadzieję, że i drugie tysiąclecie, które się za kilka lat rozpocznie, zastanie naród polski w wierności Bogu, Ewangelii i Krzyżowi, Kościołowi, Jego pasterzom. To jest największe pragnienie nasze. Księża biskupi ogłosili przecież wam, najmilsi, ten program wspaniałej pracy przygotowawczej, ten program, który się zawiera w ślubowaniach jasnogórskich, który był przed rokiem blisko ogłoszony z wałów Jasnej Góry, później w miesiącu maju powtórzony waszymi ustami we wszystkich świątyniach. Ten program, w imię którego w dniu 7 września Pani Jasnogórska, pobłogosławiona przez Ojca Świętego Piusa XII,
ruszy z warszawskiej katedry na Nowe Miasto, aby rozpocząć swą 9-letnią wędrówkę nawiedzenia po całej Polsce. A zda się, że pójdzie i poza Polskę, gdyż już dzisiaj Polacy z Ameryki proszą nas, aby ten obraz, który będzie nawiedzał świątynie polskie, dotarł również do nich na drugą półkulę. By i oni mogli wziąć udział przecież w tym przygotowaniu na tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce, by mieli oni dowód oczywisty, że chociaż żyją na emigracji, jednakże te kilka milionów Polaków stanowi jedno z narodem, który ma radość mieszkać w ojczystej ziemi. A więc w wielkiej, doniosłej, wyjątkowej, najmilszej dzieci chwili rozpoczyna się ta wasza pielgrzymka. Uważajcie ją jako początek wielkiej pracy, oczyszczającej pracy, pracy radosnej, przygotowawczej na tysiąclecie chrześcijaństwa. Chcemy się oczyścić, boć mamy wad, nałogów, złych skłonności, grzechów co niemiara. Dużo jest tego w naszym życiu narodowym. Tak nas dręczy, najmilsze dzieci, ten obraz narodu, który nie umie szanować sił danych mu przez Boga, nie po to, by były zniszczone, ale po to, by z pomocą tych sił naród wypełnił swe zadanie, które ma w ojczyźnie. Czyńcie sobie ziemię poddaną, które ma w obliczu życia wiecznego, abyśmy przez polską ziemię przeszli do Bożego nieba. To jest wielkie zadanie, a my tracimy czas. Może nie jedni usprawiedliwiają się, że są ciężkie dni, że tak trudno żyć, że tak wszystkiego brak, że tak o wszystko trzeba walczyć, o najdrobniejszą rzecz, o kawałek chleba, o kawałek okrycia dla dziecka, o szklankę mleka. To prawda, najmilsze dzieci, że nie jest łatwo żyć w ojczyźnie naszej, że tyle jest udręki, której mogłoby nie być, że tyle jest braków, których mogłoby nie być. To wszystko prawda. Ale pomyślcie, czy życie nasze stanie się łatwiejsze przez to, że naród będzie brnął w nałogach, złych skłonnościach? Czy głodnym dzieciom pomoże to coś, gdy ojciec zamiast przynieść kawałek masła wyblakłym swym dzieciom, przyniesie butelkę wódki, którą i siebie, i rodzinę rozpije? Czy to coś pomoże? Czy to ulży życiu? Czy życie będzie łatwiejsze w tej rodzinie? A jeżeli nie będzie łatwiejsze w rodzinie, jeśli to będzie grzech przeciwko rodzinie, przeciwko własnym dzieciom, przeciwko obowiązkom rodzicielskim, to pomyślcie, czy łatwiejsze będzie życie narodu, gdy skazane na tak liczne doświadczenia i prywacje, gdy cały będzie nietrzeźwy, gdy będzie pijany, czy to nam pomoże? Przecież trzeba powiedzieć niestety, że nasz naród jest obłędnie pijany. To już jest jakiś nierozum, to już nie jest nawet i pożądliwość, to jest po prostu jakaś bezmyślność, która owładnęła nas wszystkich. Mówimy sobie, i tak życie ciężkie, więc niech jeszcze cięższe będzie. Gdzież tu rozsądek? Jeśli życie ciężkie, trzeba wszystko czynić, aby ciężaru tego życia przez to nie pomnażać, żeby i ten ciężar życia lepiej znosić. Pomyślcie, jak nędznie wygląda nasz naród. Patrzę w wasze twarze, najmilsze dzieci, tak często. Bierzmuję dzieci, jak niedawno bierzmowałem przeszło 600 dzieci i nie widziałem ani jednej twarzyczki rumianej. Wszystkie blade, wszystkie bez kropelki krwi w twarzy. Patrzymy na młodzież naszą i zda się, że w swym wieku ma prawo kwitnąć, a ona również blada i wynędzniała. Przyglądałem się niedawno w jednej parafii podmiejskiej matkom, które mi dzieci podawały. I te dzieci, i te matki wybladłe, wychudłe, wynędzniałe. Tak wygląda nasza ojczyzna i to jest wielki ból, bo mogłaby wyglądać inaczej. Lepiej, pomimo ciężkich warunków życia tego narodu. Ale pomyślcie, jeśli tak mało mamy sił, jeżeli nie możemy ich odnawiać, jeżeli nie możemy ich tak wzmacniać, jak to czyni tyle innych narodów, to czyż nie trzeba oszczędzać tych sił? Jak bardzo trzeba je oszczędzać? W Polsce musi się przyjąć jakaś szczególna ekonomia oszczędności sił człowieka, zdrowia ludzkiego, siły fizycznej, oszczędności ciała nawet. Musi być pod tym względem duża roztropność, duża umiejętność. A niestety,
Nasza młodzież szczególnie tak nie szczędzi sił danych od Boga, tak je marnuje, a zamiast się uczyć, zamiast pracować, ażeby przez naukę i pracę Polsce kiedyś zabezpieczyć lepszy byt, to ta młodzież marnuje siły w rozwięzłości, rozpuście. Marnuje energię przez pijaństwo, marnuje dobra narodowe poprzez niszczycielstwo. W ten sposób stajemy się jeszcze biedniejsi, stajemy się jeszcze słabsi, jeszcze bardziej bladzi, jeszcze bardziej wymokli, jeszcze mniej krwi, energii, zdrowia w tym narodzie, bo to wszystko niszczy je niepotrzebnie. Oto najważniejsze wady, z których naród nasz musi się wyleczyć. Oto jedno z zadań najmilsze dzieci wielkiej nowenny narodu pielgrzymki waszej, oczyszczenia narodu z tych wielkich klęsk, wad, z tych złych skłonności, które nas tak niszczą i trzymają na poziomie nędzarzy. Otworzyłem wam serce moje i wypowiedziałem wam bóle swoje, a teraz składam je, najmilsze dzieci, wasze dobre, macierzyńskie, ojcowskie, młodzieńcze, może nawet dziecięce ręce, boć widzę tu i dzieci wybierające się na pielgrzymkę. Miejcie pełne dłonie tych moich trosk i zanieście je przed tron naszej Królowej i Matki. I złóżcie je tam. Powiedzcie, zwyciężyłaś? Zwyciężaj. Dałaś się uprosić i ubłagać raz, uczyń to jeszcze raz. Wędrowaliśmy do Ciebie na kolanach i wysłuchałaś, a teraz idziemy do Ciebie na nogach z podniesioną głową. Jeszcze raz wysłuchaj. Przychodzimy Ci dziękować, tak, ażeby jeszcze uprosić, bo wiemy, Matko, że kto dobrze dziękuje, ten dwakroć prosi. My idziemy Ci dziękować. Nie idziemy płakać i narzekać. Będziemy Ci dziękować i będziemy Cię pokornie prosić, bo my wiemy, żeś Ty sobie tak umiłowała ten naród, nasze serce, nasze życie, nasze ziemie, że jesteś zawsze z nami. Fragment rozważań, które skierował Stefan kardynał Wyszyński jako pożegnanie pielgrzymki warszawskiej w kościele Ojców Paulinów w Warszawie 6 sierpnia 1957 roku przed wyruszeniem pielgrzymki na Jasną Górę.